Cześć, ja się nazywam Paweł, wy jesteście moimi kochanymi widzami i przez najbliższe pewnie tak 50 minut, bo z reguły tyle odcinki trwają, będziemy się wspólnie dobrze bawić oglądając program Ukryta Prawda i ja będę go komentował, wy będziecie się śmiać z moich żartów. Lub nie, raczej nie, z reguły nie, raczej nie, nie, nie. Ale możecie wykorzystać tą okazję, że gdy ja komentuję paradokument, to wy w tym czasie możecie mnie komentować, jaki jestem zły. To też jest fajny sposób na zabawę. Plus, tak czy siak, ja i tak zarobię. Dobrze, Ukryta Prawda, odcinek 1451. Oglądajmy, zapraszam. Na stanowisku doradcy klienta pracuje w jednej z warszawskich korporacji 28-letnia Daria Kieras. Kobieta coraz częściej czuje się zmęczona nudnym i przewidywalnym zajęciem. Wchodzimy? Ale masz minę. Co się stało? Nie! Bożena! Tłumaczyłam ci! Nie odzywaj się do mnie, dopóki nie wypiję mojej porannej kawusi! Plus, co się dziwić, że ta pani ma skwaszoną minę. Ona w pracy musi mieć kontakt z klientem. A wszyscy doskonale wiemy, że klient to z reguły debil. Jak coś, tutaj nie ma żadnego żartu. Jeżeli kiedykolwiek pracowaliście w jakiejkolwiek pracy, gdzie macie kontakt z klientem, to się ze mną po prostu zgodzicie. Weź nic nie mów. Szef znowu zawalił mnie robotą. Mam mu przygotować dodatkowy raport, oczywiście na wczoraj. Ale proszę pani, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego pani nie potrafi mi czytać w myślach i pani nie domyśliła się, że ten raport trzeba zrobić na wczoraj? Hmm? Według mnie osobiście to jest pani wina, a nie moja. Mogłaś dać znać. Umówiłybyśmy się kiedy indziej. Żartujesz? Mam odwołać swoje plany, bo ten pajac sobie coś wymyślił. Nie ma mowy. Umówiłam się po pracy ze swoją przyjaciółką i zamierzam się świetnie bawić. I teraz się nagle okaże, że ten pajac straci miliony złotych, bo ta pani to nie zrobiła. No dobrze, chodźmy, moja buntowniczko. A wie pani, co jeszcze poczeka? Pani wypłata. Masz jedno życie, nie zmarnuj go. Ło! Jakie rewolucyjne przemyślenie! Ło! A person who thinks all the time. Słucham? Gwiazdy ci sprzyjają, ale musisz być odważna. O co pani chodzi? Zdaje się, że pani chce mi powróżyć. Daj spokój, to są jakieś bzdury. Zdaje się, że pani jest wróżką i lubi zaczepiać randomowych ludzi na ulicy i przepowiadać im przyszłość. Ja najbardziej nie lubię takich osób, które właśnie zaczepiają przypadkowe osoby na ulicy. Cholera jasna, kobieta, jakbym chciał iść do wróżki, bym poszedł do wróżki, tak? To po pierwsze, a po drugie, mam pytanie. Skoro pani jest taką świetną wróżką, dlaczego pani sobie nie wywróżyła tego wypadku, przez który pani teraz na wózku inwalidzkim jeździ? Może i było to okrutne, no niech wam będzie, okej, przyznaję rację. No ale kamata, kobieta mi zaczepia, no! Nie, dlaczego? Chętnie posłucham. No to w czym mam niby być odważna? W przyjęciu nowego. Nie zmarnuj tego, co przynosi ci los. Możesz być szczęśliwa i dać szczęście innym. Tylko nie trzymaj się tego, co znasz. To jest najbardziej ogólnikowa wróżba, o jakiej kiedykolwiek słyszałem. Równie dobrze mógłbym powiedzieć: tak, czuję, jeżeli będziesz ciężko pracować, odniesiesz sukces. Jowisz ci sprzyja? Los mi sprzyja! Zaufaj gwiazdom. Jowisz mi sprzyja? Ale nie, nie, proszę pani, ja jestem fanem Legii. Bo ja tu kibicem Lecha jestem. A swoją drogą to Legia to stara. Kuchaj, szczylu za fajdany. Masz tu organit. Oczyści twoją energię. Pamiętaj, nie bój się zmian. Gwiazdy są dla ciebie łaskawe. Będziesz bogata. No i dokładnie w tym momencie wziąłbym ten wisiorek i wyrzucił go w którąkolwiek stronę z całej siły. Bo prawdopodobnie zawiera nadajnik GPS. Come on, jaki może być inny powód, że ktoś na ulicy daje ci za darmo wisiorek? A jak się wzbogacę? Kradziesz. Sztuka, moje dziecko. Moje dziecko. Przecież te panie są prawie rówieśnikami. To, że pani na wózku inwalidzkim zapierdziela i driftuje, I wonder if you know how the love in Tokyo, nie oznacza automatycznie, że pani może do każdego mówić: moje dziecko. Chcesz wiedzieć więcej, musisz zapłacić. EA Sports, it's in the game. Ile? Odpowiedź na jedno pytanie, 50 zł. Ale wisiorek za darmo, mam nadzieję. Jeśli chcesz pełen rozkład kart, 150. Wiedziałam, że do tego zmierzamy. Nie oddawaj. Organit jest twój. Obudzisz złe moce. Pamiętam kiedyś, jak byłem w Korei,
A zgadza się, byłem w Koreę. Kiedyś na ulicy zaczepił mnie mnich buddyjski, który ewidentnie mnichem nie był, a był tylko naciągaczem, bo on randomowo ludziom zakładał jakieś bransoletki na ręce na ulicy, po czym oczekiwał opłaty za tą bransoletkę. I jak mi założył taką bransoletkę, to wyobraź sobie, idę sobie normalnie ulicą, fajnie, tam idę do sklepu czy cokolwiek, nagle podbiega do mnie mnich, zakłada mi jakąś bransoletkę na rękę i jakiś tam wisiorek na łeb. A ja co robię? A ja sobie zadowolony odchodzę i mam to w dupie. I potem dosłownie widziałem, jak ten mnich miał taki moment realizacji i zdał sobie sprawę, że coś się właśnie wydarzyło i zaczął mnie gonić po ulicy, żeby mi tylko zabrać tą bransoletkę z powrotem. It was at this moment that he knew he fucked up. Aha, dobra, jasne. Dzięki za ten orgonit. Chodź, Aga. Niby nie wierzę w żadne wróżby, tarota, astrologię, no i tym podobne rzeczy. No ale dreszcz mnie przeszedł, kiedy ta wróżka do mnie mówiła. A mi trochę taki odruch wymiotny się pojawił. Nie wiem, o co chodzi. Może ona rzeczywiście widzi przyszłość? No ale jak ja mam się niby wzbogacić na sztuce? Powtórzę, jakby widziała przyszłość, to by na wózku i walizki nie jeździła. Ja na wózku, ale lubię ruchy. Może nie tyle, że uniknęłaby tego wypadku, przez który jeździ na wózku, bo może ona od urodzenia jeździ na wózku, ale mogłaby na przykład loterię wygrać i po prostu wykorzystać te pieniądze z loterii na to, żeby, nie wiem, kupić sobie odrzutowiec i latać odrzutowcem, a nie na wózku jeździć. Bo to bogaci ludzie robią, no nie, mają takie wózki inwalidzkie, takie z rakietami i latają sobie po świecie. Niby nie wierzę w żadne wróżby, tarota, astrologię, no i tym podobne rzeczy. No ale dreszcz mnie przeszedł, kiedy ta wróżka do mnie mówiła. Może ona rzeczywiście widzi przyszłość? No ale jak ja mam się niby wzbogacić na sztuce? Nie, to jakaś głupota, muszę o tym zapomnieć. 28-letnia Daria Kieras wciąż myśli o przepowiedni wróżki, którą przed chwilą usłyszała. Słowa kobiety, by nie bała się zmiany, sprawiły, że zastanawia się nad swoim życiem, które nie daje jej satysfakcji. Orgonit! Kamień nazywany potocznie również sposobem wróżek na naciąganie ludzi na hajs. The rocks, Hank! No, they're minerals! Jesus Maria! Który wciąga do siebie negatywną energię i zamienia ją na pozytywną. U, fajnie, taki oczyszczacz powietrza trochę. Myślisz, że on mi ten cały smog wciągnie? Wierzysz w to? Sama nie wiem. Chyba nie. Ale ten wisiorek to jest nawet ładny. Mogłabyś go nosić. Może naprawdę jakąś pozytywną energię przyciągnie? Dobra, w którym miejscu w tym wisiorku może być nadajnik GPS? Zastanówmy się. Przydałoby się. Bo szczerze, mam już dość swojego życia. Nie przesadzaj. Jesteś młoda, zdrowa, masz pracę, stać cię na fajne mieszkanie. Praca w korpo mnie dobija. Nie mam faceta, nie mam rodziny. To już nawet nie chodzi o samo korpo, to chodzi o pracę z ludźmi. Proszę spojrzeć na mnie. Ja pracuję samotnie i... Nie, no też mam depresję. To ja już nie wiem, o co chodzi. Faceta ci nie znajdę, ale mogłabym ci pomóc w założeniu jakiegoś biznesu. No i słuchaj, kochana, ostatnio popularne są te wszystkie te Prime MMA, Fame MMA, to my załóżmy swoje własne MMA, ale z walką na noże. Nie mogę cały czas siedzieć w domu. Dlaczego? Nathan cię utrzymuje i chyba wcale mu to nie przeszkadza. Nie chodzi o pieniądze. Nathan faktycznie zarabia wystarczająco dużo na nas oboje, ale ja się zwyczajnie nudzę w domu. Mówię serio. Załóżmy razem jakąś firmę. Tylko musimy mieć dobry pomysł. Może kawiarnia? Nie, za duża konkurencja. No i potrzebowałybyśmy sporo kasy na start. A poza tym, wiesz, to załatwianie, lokal, sanepid, załatwianie pracowników. No to może jakiś sklep? Nie kręci mnie handel. No nie, bo w sklepie nadal będziesz miała kontakt z ludźmi. No nie, bo w sklepie będziesz miała nadal kontakt z ludźmi. A my tutaj się staramy wymyśleć, jak zarobić bez kontaktu z ludźmi. Ty. Mam. Ty. Mam. Słyszałaś może o okradaniu domów? Mamy zostać wróżkami? A czemu nie? No... Wyobraź sobie! W sumie to jest absolutnie genialne! Ja zawsze komentuję wróżki z perspektywy osoby, która by potencjalnie została przez nie oszukana. Ale w sumie, jakbyśmy my byli wróżką i my oszukiwali frajerów i zarabiali na nich... Here
To zmienia postać rzeczy. Wróżenie, karty, szklana kula, astrologia. Ja też tak umiem. Pierścienie Saturna rzucają cień na księżyc. I to oznacza, że dzisiaj twoja płodność wzrasta. Dobry jestem w tym. Wynajmiemy jakiś lokalik, powiesimy parę zasłon, klimatyczne światło. Kadzidełka, nie zapominajcie o kadzidełkach. To jest bardzo ważny element każdego studia wróżki. Arpon, przyszykuj kadzidło. Ogłosimy się w internecie i gotowe, ty. Pierwszy gadżet do wystroju już mamy. No wiesz. Wyglądam pięknie w długich sukniach. To też jest ważny argument, tak? To co, idziemy w to? Będzie zabawnie. Szkoda, że życie to nie zabawa. Aga, my się na tym kompletnie nie znamy. No mordo, no dawaj! Rzuć swoją stabilną i dobrze płatną pracę na rzecz biznesu, który prawdopodobnie się nie uda. No dawaj mordo, A myślisz, że trzeba się znać? Bo ja nie. Kochana, przemyśl to. Byłoby super. Fajnie tak pomarzyć przy drinku. No ale jutro czeka mnie szara rzeczywistość. Muszę wstać o świcie i napisać raport. Boże, jak ja nienawidzę swojej pracy. Mam dopiero 28 lat i już marzę o emeryturze. Przepisem na dobrą karierę i rozwój osobisty jest oczywiście praca w pracy, której się nienawidzi. Daria obudziła się zbyt późno i nie zdążyła napisać raportu. Śpieszy się, bo dawno powinna być już w pracy. O, dzień dobry. Dzień dobry. Czy wie pani, która jest godzina? Tak, proszę pana, wiem, jest poniedziałek, godzina 7:50 i jeszcze kawusi nie wypiłam, więc proszę się nie zbliżać do mnie. Przepraszam, zalało mi mieszkanie. Musiałam ratować, co się dało. Dzisiaj zalało pani mieszkanie. Wczoraj zdech pani pies. Wczoraj zdech pani pies. I już w sumie naliczyłem, że pani umarło 5 babci. A co będzie jutro? Statek UFO wyląduje pod pani drzwiami i uniemożliwiając wyjście? Jutro się nie spóźnię, na pewno. Przepraszam, gdzie jest mój raport? Zaraz napiszę. Rano miał być na moim biurku. Przepraszam. Czy wie pani, że pani pracuje w poważnej firmie, a nie w jakimś przedszkolu? Wiem, szefie. Jadę na spotkanie. Jak wrócę, raport ma być na biurku. A o premii w tym miesiącu może pani zapomnieć. Ale miałam z niej opłacić wyjazd na urlop. Urlop? O urlopie też może pani zapomnieć. Nie przypracowuje się pani, więc się pani nie należy. O nie, nie po to siedzę godzinami w jakiejś nudnej robocie, piszę jakieś głupie raporty, żeby potem nie móc wyjechać na wakacje. Bo proszę pani, pani nie rozumie! Ja te pieniądze z pani premii wydałem na swój urlop, no i... No wie pani, hihi. Grzecznie proszę, bo za chwilę wakacje będzie pani miała cały rok. Mam to gdzieś. Słucham? Czy wie pani, że mogę panią zwolnić? To też mam gdzieś. Sama pani tego chciała, już tu pani nie pracuje. Wiem, bo się zwalniam. No nie, właśnie nie zwalniaj się. Jak cię szef wyrzuci, to masz jakieś jeszcze prawa, coś ci przysługuje. Ale jak się sama zwolnisz, to ci już te benefity nie przysługują. To co ty robisz? Jak ten człowiek działa mi na nerwy. Od pierwszego dnia w sekundę zrozumiałam, że nie chcę dłużej patrzeć na jego skwaszoną gębę i słuchać jego poleceń. Mam szczerą nadzieję, że to auto z tyłu, które właśnie podjechało z otwartym oknem, to właśnie tam w środku siedzi ten szef i słucha tych tekstów o sobie. Daria przez cały czas zastanawia się, co powinna zrobić. Jest coraz bardziej przekonana, że musi dokonać radykalnych zmian w swoim życiu. No jesteś. Mów, jak to się stało? No w zasadzie to powiedziałam ci już wszystko przez telefon. Spóźniłam się, szef się wściekł, ja też. Nie miałam raportu, wściekł się jeszcze bardziej, zaczęliśmy się kłócić, no i się zwolniłam. Potem go ugryzłam, uderzyłam, naplułam. No wiesz, typowe zwolnienie. No bo to on mnie zwolnił. W sumie, co za różnica? Jesteś szalona, Daria. Dlaczego? Ty nie rozumiesz. Masz swój sklep, nie masz upierdliwego szefa, robisz to, co lubisz. Ale mam milion innych problemów. Problem to mam ja, nie mam pracy. Przez jakiś czas mogę żyć z oszczędności. No, mam na koncie 250 zł. Ale spokojnie, jestem nauczona takiego życia studenckiego. Mi te 250 zł wystarczy na... 3 lata. Dokładnie. No ale muszę sobie coś znaleźć. Nie mogę być bezrobotna, bo zwariuję z nudów. Powiedziałam Natanowi o naszym pomyśle na biznes wróżbierski. I co? Jest tak głupi, że może się udać. Poważnie?
To znaczy, no skądś te wróżki się biorą? A wątpię, że była jakaś szkoła dla wróżek. Are you sure about that? Przynajmniej mam nadzieję, że nie ma. Biorąc pod uwagę, że w tym kraju już jest kierunek na studiach influencer, to bym się nie zdziwił, jakby była szkoła dla wróżek. Pan montażysta, jeżeli znajdziesz szkołę dla wróżek, proszę wstawić teraz na ekran! Oh my god! Mam nadzieję, że nic się nie pojawiło. Mam nadzieję. Najważniejsze, że nie miałobyście dużych kosztów na start, żadnych maszyn, pracowników. Hola, hola, hola. Jak będzie wróżką, to ona przecież będzie miała pracowników. Wszystkie te dusze zmarłych, z którymi się komunikuje w zaświatach, przecież to są pracownicy normalnie. Ciekawe, czy im ZUS płaci też. W sumie musiałybyśmy tylko wynająć mieszkanie. Same je urządzimy i zostaniemy wróżkami. Będzie fan. No, tylko musimy się nauczyć wróżyć. Łatwizna. W internecie jest wszystko. Poczytamy, przygotujemy się, spoko. No w sumie nic nie może być gorszego niż praca w korpo. Dobra. Jak się nazywa ta firma, ta legendarna, w której nikt nie chce pracować nigdy, bo szef bije swoich pracowników? Jak się nazywa? Avisex. To szukamy lokalu. Ja jestem głodny, więc zamówię pizzę. Wiedziałam, że to powiesz, wyczułam cię. Haha, mam dar. Ale się cieszę, że mi się udało przekonać Darię. Jesteśmy przyjaciółkami i razem tworzymy wspaniały duet. Tak, zawsze dobrym pomysłem jest plątanie do przyjaźni, konceptu pieniędzy i wspólnego biznesu. Zawsze, to nigdy się źle nie kończy, zaufajcie mi. Pomysł z biznesem jest odjechany, ale to dobrze. Przynajmniej nie znikniemy w tłumie, no i nie będziemy się nudzić. Wróżka miała rację. Nie można kurczowo trzymać się tego, co się zna. Pożegnałam się z dawnym życiem, nie zamierzam do niego wracać. No, a to, że pomysł z wróżeniem jest szalony, ważne, że coś się będzie działo. Przyjaciółkom udało się znaleźć odpowiedni lokal i z zapałem zabrały się do jego urządzania. A jak będziecie się nazywać? Czy ona postawiła lampę z lawą na stoliku? O mój Boże! Jeszcze brakuje tej lampy z plazmą. Bo sorry, ale do wróżki Agnieszki to nikt nie przyjdzie raczej. Myślisz, że tego nie wiemy? Uwaga, przedstawiam ci. To jest Jamila, a ja to Nadia. Nadia i Jamila, fajnie, nie? No, może być. Nie, Nadia jest za mało wróżkowo. Powinna się nazywać Samantha, albo wróżka Sybilla. Powinnyście zrobić sobie szyld z nazwą. Na razie ogłaszamy się w internecie, może ktoś się odezwie? Na razie lepiej nie. Nie nauczyłyśmy się jeszcze wróżyć. A czego ty się chcesz uczyć? Lecimy na żywioł, walisz ściemę za ściemą i już. W sumie też ciekawe, czy wróżki mają jakieś takie swoje certyfikaty, które poświadczają, że dana wróżka jest osobą sprawdzoną. Chociaż jak też sprawdzić wróżkę, że naprawdę ma moc i rzeczywiście widzi przyszłość? To jest tyle pytań i tak mało odpowiedzi. Myślisz, że tak to działa? Zaraz ci pokażę. Natan, siadaj. Serio? Karty to nasza ścieżka komunikacji. Tym, co duchowe, ukryte i nieuświadomione. O, jest na pierwszym planie kadzidełko. Dobrze, dziewczyny, dobrze. Artur, przyszykuj kadzidło. Twoje trzy karty oznaczają przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dobra, dawaj od razu przyszłość. Teraźniejszość i przeszłość znam. Depresja, otyłość, śmierć. No ja swoje karty już znam. Twoja karta przyszłości to cesarz. Oznacza władzę i kontrolę nad zdarzeniami i ludźmi. Musisz teraz sobie zadać pytanie. Czy chcesz użyć tej władzy, by nadać porządek swojemu życiu, czy by może narzucić swoją wolę innym? Ej, no powiem ci, że zajebista ta wersja Monopoly. A powiedz mi, którą kartą wyjdę z więzienia? You're gonna jail. To ma być wróżba? Może trochę konkretniej. No, mam ci mówić, żebyś się strzegł człowieka w niebieskiej kurtce? Na coś takiego liczyłem. Natan, ale to tak nie działa, no. Nie zapłaciłbym za to 100 zł. Nie jesteś w naszym targecie. W naszym targecie są starsze panie bez przyjaciół. Dzięki Bogu, bo nie wróżyłbym wam zbyt długiej kariery. A teraz sorry, ale spadam. Bawcie się dobrze. O tym cesarzu to wymyśliłaś? Znalazłam w internecie, ale też można wymyślać. Kto się zorientuje? Tak w ogóle to piękne są te karty. A przestań, przecież to bzdury.
Nawet trochę złowrogie, zobacz. Ta jest moja. Śmierć. O, gratuluję. Ha, ciekawe, co oznacza karta pod nazwą śmierć. Top 5 skar i humskar. Mówi o zakończeniu jakiegoś ważnego cyklu w życiu i transformacji z tym związanej. Otwiera przed nami szansę, żeby przeżyć coś lepszego. Nadia, brawo! To chodzi o to, że w końcu wyleczysz te hemoroidy, zamkniesz ten rozdział w swoim życiu i rozpoczniesz nowy dzięki temu. Zapomniałeś czegoś? Te wasze wróżby się sprawdzają. Co? Czekaj, dam cię na głośno mówiący. W parkingu jakiś człowiek w niebieskiej kurtce wyskoczył mi przed samą maską. Ledwo wyhamowałem. Jaja sobie robisz. Nie, serio, tak było. Ale ja to tylko powiedziałam. Tak od czapy, no. Ale się sprawdziło. Może masz większy talent niż sądzisz, droga Jamilo. Ty może Jamilo Scarlet Witch jesteś? No dobra. Wiem, że to był przypadek, ale przeszedł mnie dreszcz. Daria przez parę dni przygotowywała się do roli wróżki. Dziś odezwała się do niej pierwsza klientka i 28-latka od razu się z nią umówiła. Jak mrocznie nagle ta Nadia wygląda. Jakby miała 15 lat i wchodziła w etap gotki. Intymna więź to dar. Wymaga od nas pewnej pracy. Widzę w pani najbliższej relacji sporo napięcia, stresu. O ran. Trafiłam? Nie, serio proszę mi powiedzieć. Trafiłam? Trafiłam! Każdy związek ma swoją jasną i ciemną stronę. A we mnie żyją dwa wilki. Zjadłem oba. A to, co to jest? Karta pełna radości i optymizmu. Informuje o tym, że pani marzenia się spełnią. Szkoda, że życie nie jest takie optymistyczne jak pani wróżby. Mówię tylko to, co widzę w kartach. No tak, dziękuję. To co, muszę pani dać 100 zł, tak? Proszę pani, 100 zł było jak pani weszła godzinę temu do mnie, ale teraz inflacja jest bardzo duża, teraz już jest 150. Odprowadzę panią. Do widzenia, pani Nadia. Do widzenia. Nasze pierwsze zarobione pieniądze. To co? Idziemy świętować? Lepiej powiedz, jak mi poszło. No super! Normalnie uwierzyłam, że jesteś wróżką. Mam tylko nadzieję, że ta laska nie wróci do nas z reklamacją, jeżeli nic dobrego jej w życiu nie spotka. No co ty, do najwyżej powiemy, że musi jeszcze trochę poczekać. Na wszystko masz odpowiedź. Nie ja, Jamila. Jestem w szoku. Daria się naprawdę profesjonalnie przygotowała. Prawie uwierzyłam, że potrafi przewidywać przyszłość. Nie spodziewałam się, że tak bardzo się w to wciągnie. Daria i Agnieszka są coraz bardziej podekscytowane swoim nowym zajęciem. Ta zajęciem. Mówmy wprost. Dziewczyny są podekscytowane pieniędzmi. Zastanawiają się, jak rozreklamować gabinet, by zdobyć więcej klientów. Te weszły super. No, Jezu, dawaj, od razu dodaję na nasz profil. To pierwsze zdjęcie wygląda, jakby chciał nas wyzwać na pojedynek Yu-Gi-Oh! Dzień dobry, my do pani Nadii. Tak, proszę. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest znowu u nas? Mam nadzieję, że nie z reklamacją. No skądże, pani Nadio? Podziękować przyszłam. Jestem taka szczęśliwa. A co się stało? Wywróżyła mi pani. A, no bo pani mi ostatnio wywróżyła. Chwila, pani nie wie, pani powinna wiedzieć. Że wydarzy się coś, na co od dawna czekam. I dziś zrobiłam test ciążowy. Jestem w ciąży. Staraliśmy się z mężem od 5 lat i nic. Dopiero jak do pani przyszłam. To jest po prostu magia. Bardzo się cieszę, ale... To nie moja zasługa. Ja mówię tylko to, co widzę w kartach. Zjadłem przed chwilą bardzo dobrą zupę jarzynową, więc bardzo nie chcę zwymiotować, ale zaraz zwymiotuję. Kot soup.
Przyjaciółki mają powód do świętowania, bo ich wróżbiarski gabinet ma coraz więcej klientek. Daria nie spodziewała się, że wymyślona dla żartu firma tak szybko może zacząć przynosić zyski. A na następne dni tylko jakieś pojedyncze terminy zostały. Czułam, że ten biznes to będzie strzał w dziesiątkę. Żeby jeszcze w prywatnym życiu tak mi się poukładało. Będzie dobrze, zobaczysz. Znajdziesz sobie kogoś. Do tej pory jakoś nie znalazłam. Jak chcesz, to mogę cię powróżyć. Zobaczymy, czy czeka na ciebie wielka miłość. Daj spokój. Zresztą nawet nie mamy kart. Powróżę ci z ręki. A od kiedy ty umiesz wróżyć z ręki? Poczytałam trochę o chiromancji. Zresztą musimy być trochę bardziej wszechstronne, nie? Podaj mi rękę. No, nie jest źle. W sensie? Ładna, czysta dłoń. Masz piękną linię serca. Tutaj jest bardzo zagmatwana, ale odtąd, zobacz, wyrównuje się i biegnie dalej bez zakłóceń. Wow! A moja linia serca jest prosta i długa, zupełnie jak moje EKG. I co to niby ma znaczyć? Że wkrótce poznasz kogoś, kto będzie dla ciebie ważny do końca życia. Zakochasz się i będziesz szczęśliwa. Tak, tak. Rób sobie dalej żarty ze zdesperowanej przyjaciółki. Ale ja nie robię sobie żartów. Naprawdę wyczytałam to z linii na twojej dłoni. Daję ci... miesiąc. Ja kiedyś słyszałem w jakimś serialu, że dilerzy narkotyków mają taką zasadę, żeby nigdy nie brać swojego własnego towaru. I myślę, że ta zasada przekłada się także na świat wróżek. Dziewczyny, nie czytajcie sobie przyszłości, czy tam nie wróżcie sobie nawzajem, żeby właśnie swojego własnego towaru nie brać. To ja w tym międzyczasie pójdę do toalety. Agnieszka wie, jak bardzo mam dość samotnego życia i jak bardzo chciałabym się zakochać. Jestem jej wdzięczna, że dodaje mi otuchy. No ale zapomina, że ja wiem, że żadna z niej wróżka i niestety nie mogę jej uwierzyć. Daria ma kiepski nastrój. Wróżąc innym szczęśliwe wydarzenia, zapomniała na chwilę, że sama nie czuje się szczęśliwa. Przepraszam. Nie, nie, to ja przepraszam. Cholera jasna, a kiedy ja wpadnę na jakiegoś randomowego mężczyznę z kwiatami? Nie zdara ze mnie. Mam nadzieję, że kwiaty się nie zniszczyły. W sumie... to już chyba nie ma znaczenia. Umówiłem się z dziewczyną, ale czekałem pół godziny i nie przyszła. Wystawiła mnie. Pomyślałem, że wejdę do pubu i dam kwiaty pierwszej napotkanej dziewczynie. Padło na panią. Proszę, proszę, jaki z pana romantyk. Beznadziejny. Niech pan się nie przejmuje. Najwyraźniej ta kobieta nie była panu pisana. Widocznie nie. Jacek jestem. Weźmiecie mnie za totalnego desperata, jeśli zaproszę was na drinka? Tak, dokładnie tak, tak, tak. Właściwie to szłyśmy do domu. Ale z chęcią się wrócimy i jeszcze napijemy. Agnieszka jestem, a to moja przyjaciółka Daria. A to moja przyjaciółka wróżka Salmonella. Bardzo mi miło. To co, zapraszam? Tak w ogóle to dzięki, że ratujecie moje męskiego. Nie ma sprawy. Ale między nimi iskrzy. Wcale nie chciałam tu wracać, ale nie mogłam pozwolić, żeby Daria puściła to ciało wolno. Marudzi, że nie ma faceta, a jak facet przed nią staje i z nią flirtuje, to ona chce iść do domu. To trochę jak ci wszyscy stulejarze, którzy piszą zawsze na wykopie, że no ja tam podrywam babeczki na lewo i prawo, tak, tak. Po czym spotykają kobietę w prawdziwym życiu i uciekają. Daria spędziła miły wieczór z nowo poznanym Jackiem. Od dawna nie czuła się tak podekscytowana. Cześć. No wreszcie. Chodź, opowiadaj jak było. Super, po prostu bosko. Czyli dobrze, że was tak szybciutko zostawiłam. Dziewczyno, zostawiłaś koleżankę z obcym mężczyzną. Ale serio, proszę tak nie robić. Jakimś cudem w tym przypadku ta dziewczyna przeżyła. Ale w 99% przypadków ludzie giną. No ale potem Jacek szybko mnie rozśmieszył. Gadaliśmy tak, jakbyśmy się znali od lat. Całowaliście się? Nie, no co ty, dopiero poznałam. No, całowaliśmy się i powiem ci, nawet poszliśmy o krok dalej. Za rączkę się trzymaliśmy. No i co z tego? On ci się podoba, tak? A ty jemu też.
Tak myślisz? No, ja to wiem, nie jestem ślepa. A umówiliście się jeszcze? No, tak konkretnie to nie, ale wymieniliśmy się numerami. Myślisz, że zadzwoni? Na pewno zadzwoni, mówię ci. Na 100%. To on. Odbieraj. Nie teraz. Odczekaj parę sygnałów, żeby nie było, że cały czas czekasz na jego telefon. Ale dokładnie tak jest. Ja cały czas czekam na jego telefon. A, nie, to w takim razie to odbieraj. Dobra, teraz. Halo? Cześć, Jacek mówi. Pamiętasz mnie? To szaleństwo. Czy to możliwe, że Jacek jest tym facetem, którego wywróżyła mi wczoraj Agnieszka? Nasze wróżby coraz częściej się sprawdzają. To wspaniałe, ale też trochę straszne. No to co, dziewczyny, teraz wróżymy aż do momentu, w którym wyjdzie nam karta mówiąca o tym, że niedługo będziemy bogaci. Po kolejnej udanej randce Daria jest coraz bardziej zauroczona Jackiem. Postanowiła pokazać mu gabinet wróżek, w którym pracuje razem z przyjaciółką. No i tak to właśnie wygląda. Wróżycie ze szklanej kuli? To właściwie tylko ozdoba. Głównie posługujemy się kartami. Ale i tak najważniejsza jest psychologia. Obserwujesz kogoś i już wiesz, co masz mu powiedzieć. Dziewczyny widzą, że wchodzi osoba, która wygląda jak ja. Co, dziewczyny wróżą? Tak, pan znajdzie dziewczynę. Obiecuję, bardzo ładną dziewczynę. Będzie pana kochała. Tak, na pewno. O mój Boże, skąd pani wie, że ja tego potrzebuję? No, jestem pod wrażeniem. A to? Co to jest? To orgonit. Dostałam go kiedyś od wróżki. Też chodziłaś do wróżki? Spotkałam ją kiedyś przypadkiem na ulicy. No i co ci powiedziała? Że moje życie się odmieni, tylko muszę być bardziej odważna. No i się sprawdziło. Zwolniłam się z pracy, no i założyłyśmy z Agnieszką ten gabinet wróżek. Tak, zwolnienie się z pracy ma taki wpływ na człowieka, że odmienia wtedy swoje życie troszeczkę. Tak. No, widzę, że dobrze wam idzie. I to jeszcze jak? A wiesz, co jest najlepsze? Że nasze wróżby się sprawdzają. To może też powróżysz? Jasne, siadaj. Daria jest przekonana, że stworzą z Jackiem szczęśliwy związek. Sorry, Daria, to jest dopiero połowa odcinka. Nie będziesz miała szczęśliwego związku. Coraz lepiej się rozumieją i spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Zrobiłeś mi śniadanie? Ło, zrobił śniadanie do łóżka! Ona dosłownie mogła po prostu wstać, przejść pół metra i dojść do jadalni. To nie była zbyt duża odległość. A najważniejsze, nie miałaby okruszków w łóżku. W ogóle wyobrażacie sobie, jaką trzeba być bestią, po prostu dzikusem, żeby jeść jedzenie w łóżku i się nie przejmować okruszkami. Mnie ciary przychodzą, jak o tym myślę teraz. Pomyślałem, że po tak aktywnej nocy musisz umierać z głodu. Jesteś cudowny. Nie. To ty jesteś cudowny. To ja jestem cudowny. I tak jest smutny. Zjesz ze mną? Chciałbym, mordo, ale wiesz, nie chce mi się. To trochę jak gdy mój tata się pyta, czy skoszę trawę. Mówię mu zawsze wtedy, no wiesz, tata, chciałbym, nawet bardzo bym chciał, ale nie chcę. Niestety, nie dam rady. Muszę zaraz lecieć do domu się przebrać. Mam umówionego klienta, który ma sporo oszczędności do zainwestowania. A gdy mój klient sporo inwestuje, to ja sporo zarabiam. Nie nudzą cię finanse? No na pewno nie mam tak kolorowej pracy jak ty. Moja wróżko. Ale nie narzekam. Ten koleś nie ma żadnego problemu z tym, że jego dziewczyna wykorzystuje dosłownie ludzi, żeby zarabiać. Widzimy się po południu? Wiesz co, ja bym nawet się z tobą spotkał po południu, ale gdy spałaś, wyniosłem telewizor i już mnie nigdy więcej nie zobaczysz. Chciałbym, żebyś do tego czasu o czymś pomyślała. O czym? Co prawda, znamy się dopiero 2 tygodnie, ale ja się czuję, jakbyś była przy mnie od zawsze. Już się mną znudziłeś. Nie, przeciwnie, wciąż mi mało. Dlatego pomyślałem, że może zamieszkalibyśmy razem. Poważnie?
Wzruszyłaś się? Nie, tylko... Jeśli nie czujesz tego samego... Nie, Jacek, poczekaj. Jacek, uspokój się! Ona dosłownie śpi na kanapie we własnym domu! Ona nie ma miejsca dla ciebie, nie! Tego nie powiedziałam. Gdzie mielibyśmy zamieszkać? U mnie? U ciebie? Możemy wynająć coś razem. Proszę cię, przemyśl to. Nie odpowiadaj teraz. Przemyślę. Muszę lecieć. Kocham cię. Ja ciebie też. Ja chyba śnię. Facet, w którym się zakochałam, który jest moim ideałem, chce ze mną zamieszkać? I to po tak krótkiej znajomości? Chciałam mu od razu wykrzyczeć, tak, zgadzam się. No ale chyba powinnam to na spokojnie przemyśleć. Może to za wcześnie? To właśnie najważniejsza kwestia. Za wcześnie! Za wcześnie! Ty nawet pewnie nie wiesz, jak on ma na drugie imię. Albo kiedy ma urodziny. Albo jaki jest jego ulubiony kolor. Bo jak wszyscy wiemy, podstawą dobrego związku i długotrwałego związku jest świadomość tego, jaki jest ulubiony kolor twojego partnera. Daria wciąż zastanawia się, jak zareagować na niespodziewaną propozycję Jacka. Po prostu chcę wiedzieć, czy... Jacek jest mężczyzną mojego życia. Czy powinnam się angażować? No chyba już się zaangażowałaś, co nie? Wiesz, o co mi chodzi. Dobra, siadaj. Nic tu nie widzę. Dziewczyny, mówiłem wam już! Nie próbujcie swojego własnego towaru! This kid's like a mule with his balls wrapped in duct tape! Karty... dzisiaj nic nie mówią o miłości, tylko finanse, pieniądze, inwestycje. To mnie w tym momencie nie interesuje. Chcę wiedzieć, czy Jacek mnie kocha. Rozłóż jeszcze raz. Też nic. Ale czekaj. Patrz. Koło fortuny w pozycji prostej. A obok słońce. Ach tak, słońce. Czyli jak wszyscy dobrze wiemy, największa planeta Układu Słonecznego. Musisz odważnie inwestować. Inwestowanie to straszna nuda. Tylko nie mów tego Jackowi, bo będzie myślał, że masz go za nudzierze. Spoko, przecież nie powiem. Inwestowanie to straszna nuda? No okej, spoko. Spróbuj kryptowaluty. Tam się nudzić na pewno nie będziesz. Trochę jak ja. Wpłacam sobie na portfel kryptowalut, nie wiem, 200 dolców. Mijają 3 sekundy, ciach! Nie ma tych pieniędzy, straciłem wszystko. I tak zawsze, za każdym razem. Za każdym. Ja nawet nie wiem, dlaczego ja to nadal robię. Darii nie daje spokoju wróżba Agnieszki. Postanowiła zgodnie ze wskazówkami Tarota skupić się na swoich finansach. Wchodź, kolacja zaraz będzie. Ty mnie interesujesz, a nie kolacja. Możesz i kolację, i moją dupę zjeść, tak? Jestem bardzo zmęczony, wybaczcie moje żarty. Przemyślałaś moją propozycję? Tak. To znaczy... nadal myślę. Potrzebuję więcej czasu. Nie gniewasz się? Nie, oczywiście, że nie. Nie gniewam się. Tylko problem jest taki, że ja już swoje rzeczy tutaj przyniosłem. Ja miałbym się na ciebie gniewać? Zależy mi na tobie. Kocham cię. Ale nie zamierzam na ciebie naciskać. Jak będziesz gotowa, po prostu mi o tym powiedz. Dziękuję. Jesteś kochany. I pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. O, super, bo wiesz co, szafę muszę wnieść. A wiesz co, ja muszę jednak iść, mam coś ważnego w pracy. No cześć, papa, hej, Wiesz, potrzebowałabym twojej rady. No, jeśli tylko będę w stanie ci doradzić, to nie ma żadnego problemu. Na pewno będziesz w stanie. Chodzi o finanse. No a tym się przecież zajmujesz. No to jest szansa. Masz jakiś problem? Dostałam po wujku pieniądze z polisy na życie. 300 tysięcy. Już kilka miesięcy temu. Włożyłam je na konto i tak sobie leżą. Pomyślałam, że może powinnam je w coś zainwestować. No zdecydowanie powinnaś. Pieniądze w banku tracą na wartości. No ale jak zainwestować? Ja się na tym nie znam. Boli mnie głowa na samą myśl o giełdzie, funduszach i tym podobnych rzeczach. Może kupić złoto? To przynajmniej jakiś konkret. Człowiek widzi sztabkę.
Albo ewentualnie karty Pokémon. To też jest dobra inwestycja na przyszłość. Przynajmniej tak myślę. Nie wiem w sumie. Sprawdzę dopiero za 20 lat, gdy będę sprzedawał te karty Pokémon. Teraz to są nic nie warte, ale za 20 lat kto wie, kto wie. Możliwe, że będą warte więcej niż złoto. No, I don't think so. Mówią eksperci. Ja tak mówię. Można rozważyć inwestycje w złoto. Ale ja mam lepszy pomysł. Nie chciałabyś kupić obrazu? Obrazu? Za 300 tysięcy? A co to ma być, Da Vinci? Bitwa pod Grunwaldem. Możesz sobie kupić, a potem całą rozwinąć w salonie. Nie no, co ja gadam w salonie, za duże to jest. Możesz na bloku powiesić. Oh my God! Nie no, Da Vinci nie jest na sprzedaż. Nie za tą kasę. Ale mam coś na oku. Juliusz Kosak. Oryginał z certyfikatem. Jeden z moich klientów chce sprzedać za 80 tysięcy. Myślisz, że to dobra cena? Okazja. Zależy mi na czasie. No ale oczywiście powinnaś porozmawiać przed tym z rzeczoznawcą. Nie znam nikogo takiego. Mogę ci kogoś polecić. Oh, for fuck's sake. Jak ona jest głupia? Tak serio. Jak człowiek może być fizycznie głupi? Bo nie sądzę, że aż tak bardzo. Nie dość, że bierze inwestycje od swojego chłopaka, którego przypomnę zna 2 tygodnie, tak zgadza się, całe 2 tygodnie. I jeszcze idąc dalej, bierze też rzeczoznawcę tego chłopaka. Głupszym to już być nie można. I zastanów się, tak na serio się zastanów, co przeszkadza twojemu chłopakowi, którego znasz 2 tygodnie, żeby namówił rzeczoznawcę, żeby rzeczoznawca ci nakłamał, że to jest oryginalny obraz, warty tam 80 tysięcy, a tak naprawdę to będzie jakaś kopia kupiona, nie wiem, oszą. Ech, ale niestety sobie właśnie przypomniałem, że to jest telewizorek i ta dziewczyna mnie nie słyszy. A wiesz, że to świetny pomysł? Jakiś czas temu Wróżka powiedziała mi, że zarobię duże pieniądze na sztuce. Słyszałem o różnych źródłach poleceń, w co inwestować. Natomiast o tym, żeby Wróżka była jednym z tych źródeł, no przyznaję, nigdy nie słyszałem. Jeszcze na dodatek Wróżką jest nasza koleżanka, o której wiemy, że kłamie. Jak głupim trzeba być? Inwestycja w obrazy zwykle się opłaca. Za rok, dwa, przy dobrej koniunkturze możesz dostać nawet 100% przebicie. Wow, aż tyle? Dobra, to dawaj tego Kossaka. Za minutę będzie lasagne. I teraz przechodzimy do poważnych interesów. Opowiedz mi proszę trochę więcej o tej lasagne. Jak dobrze, że zapytałam Jacka o to inwestowanie. Dzięki temu jest szansa, że kolejna wróżba się spełni, a ja zarobię mnóstwo kasy. Oj, Daria, ja cię naprawdę kycę z całego serduszka, ale stracisz te pieniądze. Oj, tak bardzo je stracisz. Daria czuje się spełniona. Jej życie wreszcie nabrało właściwego tempa. Jest zadowolona z pracy i szczęśliwa w związku z Jackiem. Kiedy przychodzi następna klientka? Za pół godziny. Ja ją przejmę, możesz iść wcześniej do domu. Fajnie. Nacieszę się moimi obrazami. A ile ich już masz? Oprócz Kossaka, tego co ci mówiłam na początku, kupiłam jeszcze 3 inne obrazy. Wszystkie są warte dużo więcej niż za nie zapłaciłam. Sprawdzałam rzeczoznawcy. Jeden obraz chcę od razu wystawić na aukcję. Może lepiej poczekaj, obrazy z czasem nabierają coraz większej wartości. No wiem, ale chcę zobaczyć, jak to działa. Pieniądze znowu zainwestuję w jakiś obraz. A może ja bym też jakieś kupiła? Zapytam Jacka, czy ma coś na oku. Mogłabyś? Byłoby super, dzięki. Zapytam go jeszcze dzisiaj. Widzimy się wieczorem. Jak co dzień? Tak, ale dzisiaj będzie wyjątkowy dzień. Chcę mu powiedzieć, że z nim zamieszkam. Dobra, kochani, teraz przechodzimy do tego segmentu odcinka, gdzie wszyscy głosujemy w komentarzach. Czy Jacek pojawi się na dzisiejszym spotkaniu i wszystko będzie w porządku, czy może już się nie pojawi i zniknie i z obrazami, i z pieniędzmi? Głosujcie w komentarzach. Powiem ci, Aga, że od tego dnia, kiedy spotkałyśmy na ulicy Wróżkę, moje życie zmieniło się o 180 stopni. No i to w tę dobrą stronę. I to bardzo dobrze. Chcesz? Przed obiadem zawsze. Spełniam się jako Wróżka. Mam udany związek, no i powodzi mi się finansowo. Chyba jestem po prostu szczęśliwa. Spełniam się jako Wróżka. No to nie jest zdanie, którego spodziewałem się usłyszeć kiedykolwiek. Daria umówiła się z Jackiem w pubie. Od wczoraj jest zdenerwowana, bo mężczyzna nie pojawił się i nie daje znaku życia. W tym samym czasie Jacek już na Hawajach. Ne 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 ne
Nie znalazła go w jego mieszkaniu ani w żadnym ze szpitali. Kurczę, no kto by się spodziewał, że ten chłopak, którego znasz 2 tygodnie, ucieknie swoimi pieniędzmi. Tylko ja i moi wszyscy widzowie. Całe 500 tysięcy osób. Telefon mężczyzny jest wyłączony. On się po prostu rozpłynął w powietrzu. Tak jakby go nigdy nie było. No a w pracy sprawdzałaś? Ja nawet nie wiem, gdzie on pracował. W firmie, o której mówił, nikt go nie zna. Okłamał cię? No ale po co? Nie wiem, ja już nic nie wiem. Dlaczego on mi to zrobił? Nie martw się, no... Wszystko jakoś się ułoży. Daria, kochana, nie martw się. Przecież jest szansa na to, że jakiś kolejny twój wujek umrze i ci zostawi pieniądze w spadku, no nie? Halo? Tak, Daria Kieras? Jak to fałszywe? To niemożliwe, mam certyfikat. I to się właśnie, kochani widzowie, dzieje, gdy bierzecie rzeczoznawcę od swojego chłopaka, którego znacie 2 tygodnie! Kurczę, gdyby ktoś tylko przewidział, że ten rzeczoznawca będzie podstawiony, no nie? O Boże. Dom aukcyjny. Obraz, który zgłosiłam na aukcję, jest fałszywy. Co? To Jacek namówił mnie, żebym go kupiła. Myślisz, że on wiedział, że to podróbka? Tak. Agnieszka, ja się chyba związałam z oszustem. Boję się, że pozostałe obrazy też są fałszywe. No, włożyłam w nie wszystkie moje oszczędności. Mam wrażenie, że Daria Kieras już po takiej akcji żadnemu mężczyźnie nigdy nie zaufa. No ale masz za karę Daria za to, że oszukujesz ludzi, udając wróżkę. Wciąż się łudzę, że zniknięcie Jacka da się jakoś wytłumaczyć. On chyba naprawdę zjawił się w moim życiu tylko po to, żeby mnie oszukać. No tylko skąd wiedział, że warto, że mam pieniądze? Zgodnie z obawami Darii, wszystkie obrazy, do których kupna namówił ją Jacek, okazały się falsyfikatami. Mężczyzna wciąż nie daje znaku życia. 28-latka zdecydowała się zgłosić sprawę oszustwa na policję. Opowiadaj, co ci mówili? Nie wiadomo, czy go znajdą. No, biorąc pod uwagę pracę polskiej policji, to nie znajdą, na pewno nie. Podał mi fałszywe nazwisko. Właścicielowi mieszkania, które wynajmował, tak samo. Tak naprawdę nic o nim nie wiem. No a ten ekspert, który oceniał obrazy, on też cię oszukał? I też zniknął. Najwyraźniej działali razem, jak dobrze zorganizowana mafia. Ja wam powiem, kochani, że jestem człowiekiem, który stara się widzieć jakąś taką dobrą stronę we wszystkim. I w tej sytuacji dobra strona jest taka, że Jacuś jest naprawdę super kolesiem, bo swojemu przyjacielowi załatwił robotę i ten przyjaciel udawał rzeczoznawcę. Taka morda, Jacuś, też bym chciał się z nim przyjaźnić. Bardzo cię współczuję. Dobrze, że ty nie zdążyłaś kupić żadnego obrazu. Byłam blisko. Straciłam przez niego wszystkie oszczędności. 300 tysięcy. Wyobrażam sobie, jak to boli. Nie wiem, co bardziej. Strata kasy, czy to, że dałam się oszukać komuś, kogo kochałam. Aga, ja chciałam z nim zamieszkać. Będzie dobrze. Znajdą go. A ty poznasz kogoś nowego. Kogoś, kto będzie wart twojej miłości. Szczerze? Nie mam ochoty nikogo poznawać. A, widzicie, mówiłem. Trauma na całe życie. Wiem, co ci poprawi humor. Wróżba. Nie gniewaj się, ale nie mam ochoty. Chcę iść do domu. Nie przyjdę dzisiaj do pracy. Poradzisz sobie sama? Jasne. Odpoczywaj. Wrócisz, kiedy będziesz gotowa. Jestem załamana. Jacek wydawał się ideałem. Był szarmancki, kulturalny. Teraz myślę, że to wszystko było zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Daria nie potrafi sobie znaleźć miejsca w domu. Postanowiła przyjść jednak do gabinetu wróżek. Liczy, że w towarzystwie przyjaciółki łatwiej będzie jej przetrwać najtrudniejsze chwile. Niepotrzebnie pozwoliliśmy jej iść na policję.
przyjaciółka też jest zamieszana? Teraz to jest mi po prostu przykro. Daria nie dość, że straciła miłość życia, to jeszcze najlepszą przyjaciółkę. O nie. A co ja mam zrobić? Siłą ją zatrzymać? Największym błędem było to, że nie zabroniliśmy jej wystawić tych obrazów na aukcję. Jakby trzymała je w domu, to długo nie zorientowałaby się, że są fałszywe. Teraz wszyscy możemy mieć kłopot. Nie martw się. Policja w życiu nie znajdzie Jacka, a nawet gdyby, to nie powiąże go z nami. Nic nam nie grozi. Razem to uknuliście? Byliście w zmowie z Jackiem? Podstawiliście mi go, żeby wyłudzić ode mnie pieniądze? I po raz kolejny Daria udowadnia swoją inteligencję, bo po prostu wparowała tam, zamiast z ukrycia nagrać całą tą rozmowę i mieć dowód, który mogłaby policji pokazać. A teraz to co? Pójdziesz na policję, powiesz: koleżanka mnie zdradziła. A koleżanka powie: nie, Daria po prostu oszalała, bo straciła mężczyznę życia. I komu policja uwierzy? Komu? Nie, no... Wywróżyłaś mi wielką miłość, a chwilę później wpadłam na niego. Myślałam, że to był przypadek. Nic nam nie udowodnisz. Wiedzieliście, że mam pieniądze z polisy po wujku i postanowiliście je ode mnie wyłudzić. Daria, posłuchaj, bo... Cicho, nie rozmawiaj z nią, i mniej wie, tym lepiej. Ja już wszystko wiem. Domyśliłam się. Cały ten wróżbiarski interes był tylko po to, żeby mnie oszukać. A ta wróżka, która wywróżyła mi, że zarobię na sztuce, zapłaciłaś jej, tak? Co gorsza, wcale nie jeździ na wózku inwalidzkim. Da, 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 da! Nic ci więcej nie powiemy, Agnieszka, zbijamy się stąd. Miałam ją za przyjaciółkę, ufałam jej, a jej chodziło tylko o moje pieniądze. Jeszcze jakiś czas temu myślałam, że mam wszystko. Miłość, przyjaźń, fajną firmę, pieniądze. A teraz? Teraz nie mam nic. Daria skontaktowała się z klientkami, które przychodziły po wróżby, i odkryła, że część z nich była podstawiona i opłacona przez Agnieszkę. Boże, jeszcze nawet klientki były opłacone? Cholera jasna, zaraz się dowiemy, że dosłownie każda osoba w życiu Darii była opłacona przez kogoś. Spółka wróżbiarska została zamknięta. Daria nie chce mieć nic wspólnego z fałszywą przyjaciółką ani z wróżbami. Dzień dobry, przepraszam, było otwarte. Ja do wróżki Nadi. Ale ja już nie przyjmuję. Dlaczego? Niech pani nie wierzy w żadne wróżby, przepowiednie, horoskopy. To wszystko bzdury, które służą do wyłudzania pieniędzy. Ale przecież pani wróżby się sprawdzały. Ale już z tym skończyłam. Ile razy pani u mnie była? Dwa. Proszę i przepraszam za kłopot. Do widzenia. Do widzenia. Ej, jeszcze jedno. Dobra rada na koniec. Za darmo. Niech się pani uważnie przyjrzy swoim przyjaciołom i upewni się, że są prawdziwi. Moi mnie oszukali i spotkamy się w sądzie. Spotkamy się w sadzie! Agnieszce Wolińskiej, Jackowi Gruszce i Natanowi Koprowiczowi za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. To znaczy fajnie, no, grozi im taka kara, jeżeli kiedykolwiek ich złapią, a nie złapią ich nigdy! La 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 la! I drinki z palemką na Hawajach będą popijać. Ach, mojito, moje ulubione! Przepraszam, źle powiedziałem, wiem. Nie mówi się mojito, mówi się mojito. J się czyta jak H. Jalapeno, nie jalapino. Kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Niestety tutaj, tutaj happy endu nie było. I to bardzo mocno nie było happy endu. Ja się boję o Darię, mam nadzieję, że jej się w życiu jakoś tam ułoży potem, no nie? Przykro, naprawdę przykro. Daria, życzę ci szczęścia, żeby ci się w życiu ułożyło. Trzymam naprawdę za ciebie kciuki, z całej siły, trzymam. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Oczywiście, jak zawsze, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. I taka rada, też za darmo. Nie wierzcie wróżkom. Lepiej mi dajcie pieniądze. Czołem!